Dzisiaj rozmawiamy o samochodach terenowych, bo po pierwsze już 8 grudnia, tak jak wspomnieliśmy na początku, ogólnopolska terenowa integracja dla choinki, czyli ci wszyscy, którzy przybędą na koniówkę 8 grudnia będą mogli pomóc dzieciakom. Klub miłośników samochodów terenowych 4x4 organizuje taką akcję po raz trzeci. Będą zbierane pieniądze na dzieci z domu dziecka w Radomiu, na dom słoneczny przy ulicy Kolberga. Mówiliśmy trochę o tych samochodach, o waszej pasji, o waszym hobby. Koniówka to jest miejsce, gdzie spotykacie się. I to jest w Radomiu takie podstawowe miejsce, tak? To nie ma innego miejsca, gdzie jeżdżą te samochody terenowe. Raczej tak. Ten tor jest przygotowany w ten sposób, aby był bezpieczny. Co to znaczy? Różne historie na rajdach, na wyprawach się zdarzają. Ten tor jest skonstruowany w ten sposób, aby zminimalizować niebezpieczne sytuacje, ale z drugiej strony, żeby maksymalnie sprawdzić możliwości i kierowcy, i samochodu. Jak wy przygotowujecie te różne jakieś takie tak zwane przeszkody? Czy widzicie, że gdzieś tam na przykład na filmie, w jakimś innym miejscu coś takiego powstało? Czy to są wasze takie autorskie pomysły, Wojtku? Mamy dosyć bogate doświadczenie, jeśli chodzi o przeszkody terenowe i no co jakiś czas modyfikujemy ten tor. Oczywiście wspólnie najpierw idziemy sobie po tym torze na pieszo, patrzymy, co by tutaj można zrobić, żeby urozmaicić, ale też żeby nie zaszkodzić. Także to robimy wspólnie i jest to zawsze przemyślana decyzja. Tych przeszkód tak ile jest na tym torze? Tak mniej więcej 10-20, tak przybliżmy naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie był na koniówce na waszym torze. Cały tor to jest jedna wielka przeszkoda. Licząc tak, no ciężko to powiedzieć. A ile kilometrów na przykład, czy możemy w kilometrach to powiedzieć, czy to jest... No raczej kilometrów to może nie. Tor jest na 6 hektarach. Tak. Jest wykorzystany praktycznie maksymalnie ten teren. Czyli są różne górki, różne jakieś dołki, spady, górki, tak, rowy z wodą tak zwane i tak dalej. Tak. A czy natura nieraz wam nie pomaga w tym wszystkim? Bo na przykład jak pada deszcz przez tydzień czasu, to chyba wtedy ten tor troszkę inaczej wygląda. Wtedy jest największy fan. Tak, wtedy tak. Czyli pomaga. Pomaga. Wspomnieliśmy tutaj w naszej rozmowie o kobietach. Czy kobiety również są w waszym klubie? Ubolewamy nad tym niestety, że jest ich niewiele, ale są. Są dziewczyny, same jeżdżą samochodami. Czyli też mają takie auta jak terenowe? Też mają takie auta jak najbardziej, no, ale niestety jest ich niewiele i tutaj gorący apel do wszystkich pań, które chciałyby spróbować swojej przygody z samochodami terenowymi. Nawet jeśli ich w tej chwili nie mają, to zapraszamy, my pokażemy, nauczymy, przewieziemy i zachęcamy naprawdę, bo to jest zabawa dla każdego, również dla kobiet. Jeżeli na przykład kobiety jadą i mają jakiś problem, to wy jako panowie oczywiście szybko pomagacie, no bo to chyba wymaga tego... Tutaj chyba raczej nikt z nas nie patrzy, czy to kobieta, czy mężczyzna. Zasada jedna, nikt nie zostaje. Po prostu zawsze możesz liczyć na pomoc kogoś. Tutaj nie ma tak, żeby ktoś został, komuś się popsuje samochód i zostanie sam gdzieś po prostu w jakimś ciemnym miejscu. A propos pomocy, zbliża się zima, czyli znowu będzie problem z wyjechaniem, bo jakieś tam zaspy się pojawią, bo jakoś drogowcy może nie przyjadą na nasze osiedle, czy wy jeżdżąc na co dzień, bo powiedzieli, że bardzo często na co dzień jeździcie swoimi terenowymi samochodami, to chyba wtedy jesteście, że tak powiem, dla sąsiadów bardzo pożyteczni, korzystając z waszej pomocy? Często. Czyli jeżeli jest taka potrzeba, służycie swoją pomocą? Oczywiście, że tak, chociaż myślę, że nie chodzi tylko o sąsiadów, ale w każdej sytuacji takiej losowej spotkanej na drodze, sam byłem wiele razy w takiej sytuacji, że ktoś sobie zjechał na pobocze na chwilę, w jakimś celu okazało się, że było na tyle duża była tam zaspa, że zawisł brzuchem tak zwanym, czyli podwoziem samochodu na tej zaspie, nie mógł sam zjechać, także no nie tylko sąsiedzi nas lubią zimą bardziej niż przez resztę roku, ale również no takim ludziom zwykłym też gdzieś na drodze często niesiemy tą pomoc, no bo jednak te nasze samochody potrafią dużo więcej niż inne.